Cześć, siemanko, witajcie z tej strony Perski Games, a to kolejny odcinek, ale nie z naszej polskiej serii. Jak widzicie, jesteśmy na nowym gospodarstwie, czyli czym to zwiastuje? Oczywiście, że zwiastuje to nową serią. Także co, na sam początek chciałbym wam prosić o nazwę dla tej serii, żebyście wymyślili, no możecie podawać swoje przykłady, że tak powiem, nazwy dla tej serii. I ogólnie tak, na sam początek mamy maszyny, wszystkie, mamy zbudowaną gospodarkę i mamy 20 tysięcy na koncie. Także może zacznijmy tutaj od kombajna. Kombajn to jest... na tym odcinku będę chciał tylko zrobić oprowadzenie gospodarstwa. Jak się uda, to może jeszcze żniwa. Także lecimy. Także mamy klas Dominator 208. Mamy też również do niego header 6-metrowy bodajże. Obok zaraz w wiacie się znajduje kultywator. No można tak to nazwać, bo w sumie jest kultywatorem. W kultywatorach podziałce, że tak powiem, z bronami. Także moim zdaniem kultywator naprawdę mega tu pasuje. I co dalej? Dalej mamy jeszcze karsza, to tam standardowo to się nie zalicza do maszyn, ale tu stoi nasz siewnik Wanderstadt, bodajże 4-metrowy. Moim zdaniem będzie naprawdę przekozacki na sam początek. Potem lecimy dalej sobie, zaraz w garażu obok się znajduje New Holland. New Holland to jest 5640, to jest mój mniejszy ciągnik, bo główny to za chwilę zobaczycie i zaraz obok właśnie stoi mój główny ciągnik. Ogólnie to tak jeszcze na tej serii pójdę w krowy, gdzie nigdy nie szedłem na sam początek w krowy, ale jakoś postanowiłem, że mogę na sam początek iść i moim zdaniem to jest naprawdę mega rozwiązanie. Także nasz Deutsch Farm, nie wiem dokładnie nazwy, ale to jest główny ciąg, możemy go nawet odpalić. No jak ogólnie to tak, ten ciągnik miał się już na wielu seriach pojawić, a nigdy nie pasował, a byłem po prostu w nim zakochany i musiałem nową serię stworzyć specjalnie dla tego John Deere'a, a moim zdaniem ta seria też będzie przekozacka. To jest oczywiście seria dodatkowa i będę ją nagrywał w wolnej chwili. Tu w tych garażach trzech już nic nie ma. Mamy też łyżkę do naszego Deutsch Fahra. I teraz tak, zacznijmy sobie może od tego, a nie, tutaj nic nie ma. Dobra, ogólnie to tak. Miałem dylemat, czy ten opryskiwacz wybrać, bo moim zdaniem on jest strasznie, ale to strasznie za duży, ale nie było jakichś mniejszych i fajnych opryskiwaczy, więc stwierdziłem, że muszę tego wybrać, no i innej opcji nie ma, bo on jest w sumie 40-metrowy i moim zdaniem on jest strasznie, ale to strasznie za duży, więc będę go na pewno szukał innego w zamian. Zaraz obok stoi też rozsiewacz do wapna i nawozu. I zaraz obok pług pięcioskibowy. Jeszcze tak chciałbym wam powiedzieć, że ta seria to nie będzie żadna polska seria, czyli tak jak ta główna. Tu po prostu idę w takie duże maszyny i będę się rozwijał tak, no po prostu tak dużo, aż wykupię praktycznie całą mapę. Tu stoi jeszcze dwie przyczepy, nie wiem jak one dokładnie się nazywają, ale moim zdaniem idealnie pasują na sam początek. Też mamy obok, z tyłu raczej za wiato, mamy też silos od pan i tu też jest silos na kiszonkę, bo na tej serii też będę chciał iść w kiszonkę, a moim zdaniem tu idealnie silos pasuje, bo jest jeszcze wjazd na ten, do tego silosu, więc postanowiłem, że on tu musi po prostu stać.
Dobra. Teraz tak. Co tu mamy? Krowa oczywiście, ale co tutaj? Bo tu jest oczywiście jakaś maszyna. Co się znajduje? Znajduje się tutaj nasza ładowarka do obornika i tego typu sprzętu. Ona będzie do wszystkiego służyć, do karmienia i w ogóle, bo na ładowarki na sam początek nie miałem, a właśnie chciałem, żeby ona tu była. I ogólnie to tak, teraz przejdźmy może do krów. Nie mam wybranej ilości jeszcze, jaką będę chciał zakupić na sam początek, bo na pewno nie będę chciał całej obory zapełnić krowami, bo moim zdaniem to będzie strasznie, ale to strasznie za dużo na to, że o tu nie patrzcie, ale ono nie idzie skasować. Tutaj oczywiście jest pole sąsiada takie nieogrodzone, bo stwierdziłem, nie będę już ogradzał tutaj obory, bo jakoś mi się bardziej podoba, jak ona nie jest ogrodzona. Także nie wiem, ile tu będę chciał ilości na sam początek krów mieć, ale to na pewno się jeszcze rozmyślę. Co jeszcze chciałbym wam powiedzieć? Pójdę tu też maszyny takie typu jak właśnie ciągane, czyli jak ten siewnik, jak pewnie sami zauważyliście, więcej takich sprzętów jest, no bo jest pług, może rozsiewać, nie, no ale jest. Większość ciąganych, opryskiwacz też ciągany, no i opryskiwacz też będę inny szukał ciągany. Także może mogliście już się szybciej domyślać, że będę chciał iść tu w sprzęty ciągane. I to był takie krótkie prowadzenie po gospodarce. Nie chcę już kolejnych akcji zaczynać tutaj na tej serii. Przepraszam też z góry was, że tyle dni odcinków nie było, ale teraz myślę, że już sobie na spokojnie powracamy z odcinkami. Także czekajcie na kolejne odcinki. Tak jak mówiłem, to jest dodatkowa seria i się nie bójcie, że tamta zostanie skasowana. Też hashtag muszę podać, także poczekajcie, muszę tu wymyślić jakiś hashtag. Hashtag to może być, kurczę, poczekajcie, seria z maszynami. Nie, czekajcie, taki nie. Dobra, damy po prostu nowa seria z krowami. O, taki może być hashtag, także napiszcie hashtag nowa seria z krowami, a otrzymacie ode mnie serduszko. Także to był taki krótki odcinek z oprowadzenia gospodarki. Jakby ktoś się jeszcze pytał, kurczę, no ale ja takiej gospodarki nie miałem. A, jeszcze gram na mapie Wola Zabierowska. Takiej gospodarki nie miałem, bo ja żadnych nie miałem. No na pewno tu się dużo osób domyśliło, że to jest. No i mam nadzieję, że wszyscy o tym wiedzieli na samym początku, bo ja tak sobie tylko powiedziałem. To jest oczywiście moja gospodarka zbudowana przeze mnie, także co mordeczki. Jeszcze raz przypominam, żebyście zostawili subskrypcję z dzwoneczkiem o tam na dole, żeby ten czerwony magiczny guzik zamienił się szary, i kliknijcie dzwoneczek i tam wybierzcie wszystko. No i zostawcie lajka pod tym odcinkiem, bo to mnie bardzo motywuje do nagrywania. Także co, do następnego, trzymajcie się.